Komisja założycielska została zarejestrowana w Jastrzębiu, no bo to były zakłady górniczo-hutnicze i została zarejestrowana komisja w Jastrzębiu, ale także były związki z szafrankiem, czyli wcześniej jeszcze taki pałacyk był z hutą Katowice. Tam był Jacek Jagiełka, Zbyszek Kupisiewicz, Rozpuchowski, ja mówię o tych tam im doradzał im Kaziu Świtoń i to tak było, że zakłady górniczo-hutnicze, czyli mieliśmy trzy kopalnie i mieliśmy hutę, czyli załoga była podzielona i trzeba było te interesy. No później nastąpił ten pierwszy zjazd Solidarności, gdzie zostały wybrane władze regionalne. No i oczywiście Leszek Waliszewski został przewodniczącym, ale to już bardzo krótko trwało. Festiwal Solidarności się kończył. Władza pokazała swoje, że tak powiem, wartości. Czyli dialog, jak pamiętamy, gdzie taki jeden niby generał polski mówił, że ręka wyciągnięta na zgodę natrafia na pięść jakąś tam, ale nie chcę cytować, bo to dowartościowanie, niech mu ziemia lekką będzie. No ja muszę powiedzieć, że zostałem najmłodszym członkiem komisji zakładowej, zostałem przewodniczącym na Wydziale Transportu. No i nie ukrywam, że nigdy mnie nie interesowała na przykład rola związkowca, że ziemniaki, cebulę dowozimy. Zawsze miałem ciągoty niepodległościowe, bo tak jak powiedziałem, nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej, nie należę, bo moją partią to była, jest i będzie Wolna, Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Nie będę wyrażał opinii na temat partii, bo to by się nie zmieściło. I nie ukrywam, że wysoce sympatyzowałem z KPN-em, ale sympatyzowałem, nie należałem. Sympatyzowałem. Demonstracyjnie niekiedy przypinałem sobie, żeby niektórych. Zresztą ja zawsze byłem prowokatorem, ja lubiłem zawsze zmuszać innych do myślenia i jeżeli nie do myślenia, to też do działania. Zawsze marzyła mi się Wolna, Najjaśniejsza Rzeczpospolita, co ma także epizod w moim życiu rodzinnym, bo przed błogosławieństwem przez rodziców moja żona w pewnym momencie spytała się: słuchaj Adasiu, musimy jeszcze jedną kwestię wyjaśnić. Już mieliśmy klękać, już mieli nas błogosławić. I Ala mówi: chodź do drugiego pokoju. Kiedy poszliśmy, już była pięknie ubrana w suknię, w welon. Wszyscy: nie będzie wesela, nie będzie ślubu. No i Alutka się mnie pyta: słuchaj, powiedz mi Adasiu, jak to jest, bo ty kiedyś mi powiedziałeś, że zawsze będę druga. Popatrzyłem się na nią, ona mówi: to co, miałeś żonę? Co to miało znaczyć? A ja mówię: bo zawsze pierwsza będzie Wolna, Najjaśniejsza Rzeczpospolita. A Ludce się zakręciły łzy w oczach i powiedziała: Adasiu, to ja chcę być ta druga. I muszę dopowiedzieć, kiedy Szczepkowska powiedziała, że skończył się w Polsce komunizm, w dzień później podjechałem pod dom z naręczem róż. Zadzwoniłem do drzwi, kiedy Alutka otworzyła drzwi, to rzuciłem jej różę pod stopy i powiedziałem: teraz będziesz, od dzisiaj jesteś pierwsza. Po co były wolne związki zawodowe? Pierwsze, uzależnić je trzeba było od władz politycznych. Drugie, autentyczna troska i pomoc o człowieka. Trzecie, dla przykładu, ja może parę przykładów powiem. U nas na przykład sprzęt był remontowany, czy to wiosna, czy jesień, czy zima, no nie, był remontowany pod gołym niebem. Jak ja powiedziałem, że na przykład koparkę czy spycharkę należy remontować, żeby ludzie nie mokli, tylko trzeba wybudować wiatę,
To ja mówię o takich podstawowych, wydawałoby się dzisiaj naturalne rzeczy, które przewidują już normy. Kiedyś nie było pojęcia troska o pracownika. Wiadomo, że pracownik, który ulega wypadkowi, to on nie ulega, bo on chce być sprawcą wypadku. Ale na przykład zaczęliśmy dbać o dobro, o poprawę warunków pracy, o sprawy socjalne. Nie, że tylko jeździło się po ziemniaki i cebulę i się rozwoziło pracownikom czy marchewkę. No nie? Nastąpiła, tak jak powiedziałem, oprócz dążeń moich i marzeń o wolnej, najjaśniejszej Rzeczpospolitej, no nie? To także w jednym torze szły sprawy pracownicze. No nie można dawać było przyzwolenia, że na przykład byli lepsi i równiejsi. Każdy towarzysz, który należał do partii, to było niezrozumiałe, że dla przykładu zakład liczył 7 tysięcy osób, a Polska Zjednoczona Partia Robotnicza miała, dajmy sobie na to, 500 członków i oni byli na uprzywilejowanych pozycjach. Notowano, że Solidarność liczyła 10 milionów ludzi. Bardzo dużo ludzi, będąc w PZPR-ze, bo nie można powiedzieć, że wszyscy to byli agenci KGB, ale byli przyzwoici ludzie, którzy też zgadzali się, że co innego po tych plenach, ich zjazdach partyjnych mówiono, a co innego robiono. Każdy średnio inteligentnie myślący człowiek widział, że system ten, który był, to jest utopia. Pierwsze. System, który mówił o miłości, niszczy ludzi. System, który po prostu to było niezaakceptowalne. I bardzo dużą rolę, tu trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, oprócz obrony praw pracowniczych, to Solidarność była przede wszystkim siłą napędową, no nie, w dążeniu ku wolności. I trzeba sobie powiedzieć, i ja chciałbym też to powiedzieć głośno i wyraźnie, jako działacz Solidarności, jako marzyciel o wolnej Polsce, stwierdzam dzisiaj jednoznacznie, że to nie Solidarność obaliła komunę. To był wybór Polaka na papieża, to był prezydent Reagan, który podniósł rękawice i powiedział, że no niestety Solidarność była jednym z przyczynków i dobrym zacierem, o tak bym to nazwał, na wybicie się Polski na niepodległość i zniszczenie bloku socjalistycznego. Posiłki w czasie okresu zimowego, tak jak powiedziałem, poprawienie warunków pracy, że odzież ochronna. Ja mówię teraz tylko o tym wycinku, który dotyczył potrzeb, na przykład, jako przewodniczący wydziału, w którym pracowałem. To pierwsze to było, poprawienie warunków pracy, relacji międzyludzkich poprawienie, tak jak powiedziałem. Zadbanie o warunki, bo to był taki bardzo krótki moment, gdzie mówiliśmy o tak zwanych warunkach szczególnych. No na przykład my, jako górnicy rud cynku i ołowiu, nie mieliśmy przepisów stosowanych w górnictwie węgla kamiennego. Czyli tutaj trzeba było te wszystkie rzeczy, które były na węglu, przenosić do także górnictwa rud cynku.
Z kolei hutnicy, którzy byli też nietypowymi hutnikami, nie takimi jak huta Beldon czy inne, no nie, mówię Beldon, bo zawsze jednak Beldon to była taka perełka, jeżeli chodzi o huty w Polsce. W tym momencie trzeba było te przepisy hutnicze też wprowadzić do naszych zastosowań. To skrócenie wieku pracy w warunkach szkodliwych, no to był zresztą, co można było w okresie 16 miesięcy, bo tyle trwał Festiwal Wolności i Solidarności, zrobić, gdzie cały czas podkopywało się nam wszelkie działania.